Witam w kolejnym filmie. Tym razem zajmę się montażem nagrzewnicy elektrycznej Quick Hat do samochodu Opel Zephyra B. Identyczny sposób można zamontować taką nagrzewnicę również w Astrze H. I tego typu nagrzewnice były montowane fabrycznie, jako oczywiście wyposażenie opcjonalne, także trzeba było sobie do tego dopłacić. Działanie takiej nagrzewnicy przypomina nieco działanie suszarki do włosów, także po uruchomieniu silnika od razu z nawiewów będzie leciało ciepłe powietrze. Oczywiście ona działa w temperaturach zimowych, z różnych źródeł. Można się dowiedzieć, że włącza się ona poniżej 10 stopni Celsjusza. Niektórzy twierdzą, że poniżej 5. No, ciężko mi powiedzieć, jak jest dokładnie, ponieważ jeszcze z tym do czynienia nie miałem. A przetestować będzie można to urządzenie dopiero w zimie. Grzałka ma moc 1 kW, także jest to urządzenie bardzo prądożerne i w samochodach, w których była montowana, producent zakładał z automatu mocniejszy alternator oraz nieco większy akumulator. Także miejcie to na uwadze, ponieważ montując taką grzałkę i korzystając ze swojego standardowego alternatora, będziecie mieli problemy z rozładowywującym się akumulatorem. Oczywiście w czasie zimy, wtedy gdy ta grzałka działa. W jednej obudowie znajdują się tak naprawdę podobno 3 grzałki, przy czym wraz ze wzrostem temperatury silnika te grzałki stopniowo się wyłączają, także przy 60 stopniach Celsjusza, gdy już płyn osiągnie taką temperaturę, urządzenie wyłącza się, przestaje działać. Pracą grzałki zarządza moduł, który jest z nią zintegrowany. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, jest wtyczka zasilania i komunikacji z modułem sterującym. Natomiast tutaj po bokach, przy użyciu konektorów śrubowych, są podłączone przewody zasilające samą grzałkę. Po podłączeniu owej grzałki niezbędne będzie logowanie jej przy użyciu TH2. Możliwe, że obcomem również da się to zrobić, tego nie jestem pewien. No i tak, jeśli chodzi o taką wtyczkę, to powinniście mieć coś takiego już w swojej instalacji, swojego samochodu. Znajduje się to w nogach pasażera, tutaj za tymi plastikami. Gdzieś tam sobie powinna wisieć, u mnie była schowana za radiem. Natomiast jeśli chodzi o przewody zasilające, są to przewody średnicy 10 mm² i to trzeba będzie sobie dorobić, no chyba że macie samochód na części, z którego wszystko wymontujecie co potrzebne, to warto wtedy całą taką instalację sobie wymontować, przełożyć do swojego samochodu. Dobra, tutaj macie numer części takiej grzałki, gdyby ktoś chciał sobie kupić. Na Allegro jest tego trochę, na innych portalach aukcyjnych. Ceny, no ja dałem za nią 40 zł wraz z przesyłką, także no niedrogi sprzęt. A do jej montażu potrzebne wam będzie odpowiednie korytko. I tego korytka akurat nie mogłem kupić używanego. Jedynie znalazłem nowy, oryginał. Tutaj 13214721 to jest jego numer i wygląda to tak. Tutaj umieszcza się grzałkę, a same korytko montuje się na spodzie nagrzewnicy. Tam już jest podobne korytko zamontowane, tyle że bez obsługi grzałki typu Quick Hat, więc stare korytko trzeba wymontować, zastąpić je tym oto wynalazkiem. Nowe korytko na dzień dzisiejszy kosztuje 220 zł, także no, najlepiej by było kupić używkę. Niestety ludzie, którzy sprzedają grzałki, nie sprzedają korytek, nie sprzedają instalacji, a szkoda, bo można by było wszystko zamontować za parę groszy. Także grzałeczkę wsuwamy sobie na miejsce. W komplecie są wkręty typu Torx. Tutaj przykręcamy dwoma wkrętami. Następnie można korytko montować. Dobra, teraz żeby dobrać się do starego korytka, trzeba niestety demontować całą tutaj dolną część, te plastiki, schowek. Sama nagrzewnica znajduje się tam właśnie z tyłu. Także troszkę trzeba się pogimnastykować, żeby się do tego dobrać. Dobra, więc zaczynamy demontaż od strony pasażera. Tutaj w dolnej części będzie dwie takie plastikowe śruby. Jedna i druga. Przekręcamy w lewo 90 stopni i wyciągamy sobie ten plastik. Teraz demontujemy schowek. I tak, tu powinna być jedna śrubka. Tu druga. Trzecia i czwarta, wszystko torksy.
Jak tylko śrubki macie wykręcone, to schowek można sobie wysunąć. Podpinamy jeszcze wtyczkę. I schowek jest na zewnątrz. Możecie zauważyć, że jest i sama wtyczka. Tutaj ktoś coś do niej dopiął. Teraz demontujemy tą zaślepkę. I znowu po bokach mamy dwa wkręty do wykręcenia. Po wykręceniu wkrętów możemy odciągnąć ten element. I demontujemy boczny panel. On tutaj trzyma się na spinkach. Jak możecie zobaczyć, mamy bok rozebrany. Mamy dostęp do dolnej części nagrzewnicy, czyli do tego korytka. To jest jedna śruba, tam druga. Więc stronę pasażera mam już rozebraną. Teraz trzeba zrobić to samo po stronie kierowcy. Tutaj podobnie jak po stronie pasażera, na dole powinna być taka osłona nad pedałami. Na te dwie takie plastikowe śruby. Niestety u mnie już tego nie ma. Więc jeszcze zobaczymy z tym panelem. O. Wyszła jedna część. Wyszła druga część. Teraz trzeba korytko wykręcać, czyli jedna śruba, druga śruba, z drugiej podobnie strony i zobaczymy co dalej. Także wkręty wykręcone z jednej i z drugiej strony. Próbuję to wymontować teraz. Chyba to jeszcze trzeba będzie zdemontować, bo zawadza. Dobra, korytko nie chce wyjść. Przeszkadza tutaj ten element od nawiewów, więc demontuję te wzmocnienie blaszane. Trzy śruby plus Torx. Wtedy powinno udać się zdemontować ten plastik. Dobra, blacha zdemontowana. Dobra, okazuje się, że demontaż tego wzmocnienia to nie wszystko, co trzeba zrobić. Jeszcze trzeba od spodu samochodu wykręcić dwie śruby, które trzymają tutaj odpływ. Także lewarek, auto do góry i szukamy tych śrub. Dobra, jestem już pod samochodem, a do odkręcenia są dwa torksy z odpływu, które tam widzicie. Dostęp jest po byku. Myślę, że długim wkrętakiem jakoś to się uda zrobić. No więc odpływ mam już wykręcony, był na dwóch śrubach, Torx T25. Te długie śrubki, dojście nie za specjalne, ale da się to zrobić. Także wymieniamy korytko. A i mamy to. Korytko zdemontowane. W ten sam sposób wsunę nowe na swoje miejsce i poskręcam. Jeszcze tylko porównanie nowego i starego korytka. Te stare jest nieco płytsze, no nie ma otworu na nagrzewnicę oraz tutaj nie ma przetłoczenia, tak jak to jest w tym miejscu, gdzie wchodzi właśnie nagrzewnica. A jak ktoś jest zdolny, to może coś z tego wyrzeźbi. Nowe korytko włożyłem od strony kierowcy, weszło tutaj bezproblemowo. Idę zobaczyć jeszcze, jak wygląda druga strona. Tutaj jeszcze coś trzeba będzie chyba popoprawiać. Chwilkę się z tym pomęczyć, nawet jedną ręką jakoś to idzie. Także widzimy się za chwilę. A tutaj też udało się włożyć, troszkę przeszkadzało mi to, wchodzi na jakąś tam rurkę od skroplin, także trzeba to tam troszkę nagiąć i wejdzie. Dobra, korytko na swoim miejscu, grzałeczka również, odpływ przykręciłem, samochód już opuszczony został, zawarka, można wpiąć wtyczkę i będziemy kończyć na razie ten film. W drugiej części pokażę wam, w jaki sposób podłączę tutaj grzałeczki i w jaki sposób to sobie aktywować przy użyciu TH.
Także ja biorę się za skręcanie, wszystko oczywiście w odwrotnej kolejności. No, a my się widzimy w następnym filmie, także do następnego. Cześć!